20-letnia zajezdnia tramwajowa w Ucianowice od dawien dawna cierpiała na niedosyt zarówno miejsc postojowych dla tramwajów, jak i miejsc obsługowych, czyli tam, gdzie te tramwaje naprawiamy i przeglądamy. W związku z tym, że część miejskich zajezdni została zamknięta, dorada, taborów przybywało, natomiast zajezdnia pozostawała bez zmian małą zajezdnią. To też szczególnie, jeżeli chodzi o miejsca obsługowe, tych miejsc było zdecydowanie za mało. Co więcej, te miejsca obsługowe były przystosowane tylko i wyłącznie do starego taboru. Nawet już wagony 805N, które w tej chwili stanowią większość naszego taboru, nie mieszczą się na niektórych stanowiskach obsługowych. Kolejna modernizacja, po ostatniej, która miała miejsce w latach 90., pozwoli na wreszcie złagodzenie tych niedostatków, dlatego że powstanie nowa hala obsługi cywilnej i w związku z tym obecne miejsca wykorzystywane do tych celów zostaną kluczowymi stanowiskami naprawczymi. Ponadto przybędzie torów i skrętów w relacjach pozwalających na sprawniejsze manewrowanie taborem. To wszystko razem przełoży się zarówno na lepszą wydajność pracy i efektywność pracy przy obsłudze taboru, jak i również na bezpieczeństwo i warunki pracy naszej załogi. Znajdujemy się w najstarszej części zajezdni, w części hali, która została wybudowana w roku 1900, czyli to była ta pierwsza hala postojowa wykonana w technologii muru pruskiego, czyli dosyć takiej oszczędnej technologii, ponieważ zależało wszystkim na czasie, żeby jak najszybciej uruchomić linię do Pabianic. I 17 stycznia 1901 roku ruszyła linia do Pabianic, no i zajezdnia zaczęła funkcjonować. Jednakże nie był to koniec prac budowlanych, ponieważ szybko okazało się, że jest to hala dosyć ciasna i jeszcze w 1901 roku dobudowano do niej już murowaną część, która była tak duża, że w zasadzie się hala powiększyła. I widać znakomicie do dzisiaj granice pomiędzy starą a nową halą i można zauważyć, że ściany różnią się w pewnym momencie od siebie. Doskonale widać dobudowaną część hali i widać starszą część hali. Rozwoju spowodowały, że w 1928 roku zdecydowano się na przedłużenie i powiększenie hal. Przedłużono skośną halę i dobudowano do sąsiadującej odpowiedni odcinek, tak żeby to wszystko zamknąć w obrysie prostokąta. A my stoimy teraz w części wybudowanej w 1937 roku. Początkowo ta hala była dwutorowa, z czego był tylko jeden kanał, drugi był tor bez możliwości wejścia pod wagon. I ta hala no, po prostu zamknęła pewien etap w rozbudowie zajezdni. Następna inwestycja większa to był dopiero 1978 rok, kiedy oddano nową część administracyjno-warsztatową. W 1960 roku znacznie rozbudowano zajezdnię Chocianowice. Halę dotychczas czołową przebudowano na przelotową, tworząc wiązkę torów, która ostrzej niż dzisiaj zakręcała na tyłach zajezdni. W roku 1967 zaprojektowano nowy wyjazd z zajezdni na jej zaplecze w takiej formie mniej więcej jak jest do dzisiaj, czyli takim szerokim dosyć łukiem wraz ze stanowiskiem myjnym. Szybko się jednak okazało, że ta rozbudowa nie będzie możliwa w latach 60., bo były różne sprawy inne, które trzeba było rozwikłać, ponieważ zajezdnia była bardzo, bardzo ciasna. Trzeba było to wszystko jakoś w czasie rozciągnąć. I summa summarum nowy wyjazd powstał w 72 roku. Prawie natychmiast okazało się, że torów odstawczych jest
za mało. W 60 roku powstało 11 torów odstawczych, które w większości są do dzisiaj zachowane, ale to było ciągle mało. Na początku lat 70. wiadomo było, że do Łodzi trafią kolejne nowoczesne tramwaje, gdzieś trzeba było to wszystko pomieścić. Zadecydowano więc o budowie wiązki czterech torów zakończonych ślepo i je zrealizowano w 73. Później w 79. dobudowano kolejne 5. One się kończyły wszystkie kozłami oporowymi tuż przed ulicą Chocianowicką. Dopiero w latach 80. mniej więcej w połowie wybudowano wyjazd przez pętlę na miasto, z którego tak naprawdę nie korzystano zbyt często. Dzisiaj zajezdnia poszerzono o kolejne wiązki torów, kolejne pojawią się przy okazji modernizacji po to, żeby ten tabor ciągle powiększający się nieść. Zajezdnia w Chocianowicach jest dosyć ciekawym obiektem, jeżeli chodzi o prace motorniczych, o wjazdy na tory. Jeżeli chodzi o pozostałe zajezdnie, nie tylko w Łodzi, jak i na terenie całego kraju, tory są ustawione w sposób logiczny, od pierwszego wzwyż. U nas na Chocianowicach w związku z dobudową torów w różnych latach, w różnych okresach, te torowiska pozostały ze swoją numeracją oraz specyficzny wjazd na te tory. Za moimi plecami widzą Państwo po jednej stronie tory, wjazd na tory od 14 do 22. Natomiast po lewej stronie widać tory od 1 do 13, tak zwane dolne pole, jak i tory, które już mamy najbliżej nas w tej chwili. Tory pierwszy po prawej stronie, drugi w środku, gdzie stoi tramwaj, oraz trzeci. I tylko z tych torów mamy możliwość wyjazdu w kierunku Pawianic oraz pętli Chocianowice IKEA. Z pozostałych torów z całej zajezdni możliwość wyjazdu jest tylko w kierunku miasta. Oraz z toru pierwszego, czyli tego najbardziej po prawej stronie, dopiero mamy możliwość wjazdu na tory od 23 do 28. Na chwilę obecną planowana jest dobudowa również pozostałych torów, które będą torami ślepymi idącymi w kierunku tego zabytkowego budynku z białej cegły. W tle budynek to dom jednopiętrowy z poddaszem, zwany czasem willą. Bardzo ciekawa budowla, ponieważ o ile w Łodzi zwykle się budowało z cegły takiej czerwonej, no to ta budowla jest cegły wapiennej, takiej jasnej. Jest to rzadkość, jeśli chodzi o architekturę łódzką. W tej willi, która została zbudowana najprawdopodobniej w 10 roku, chociaż pojawiają się też daty 1911-1912, mieszkali najważniejsi pracownicy zajezdni Chocianowice, tak, łącznie z wszystkimi kierownikami. Później, kiedy już były czasy powojenne, no to tutaj zaczął się kwaterunek. Mieszkali nie tylko motorniczowie, ale mógł tu mieszkać każdy, kto został tutaj przez miasto zakwaterowany. W połowie lat 70. zdecydowano się odzyskać jakby dla MPK ten budynek i wykwaterowano dotychczasowych mieszkańców. Stworzono tutaj biura i przez długie lata mieściło się tutaj kierownictwo zajezdni. Również zajezdnia Chocianowice jest na chwilę obecną takim obiektem najstarszym w Łodzi i jeszcze przed modernizacją, w związku z tym jak najbardziej pasuje do tego naszego krajobrazu zabytkowy tramwaj typu 5N plus 5ND, który latem wozi pasażerów na linii turystycznej. Do niedawna jeszcze można go było spotkać na torach do Konstantynowa oraz Lutomierska. No na chwilę obecną niestety nie mamy takiej możliwości. Poprzez pandemię niestety również ten tramwaj nie ukazywał się zbyt często na tych torach w Łodzi. Ale mamy nadzieję, że już najbliższego lata spotkamy się ponownie i ten tramwaj będzie woził łodzian i nie tylko łodzian po naszych torowiskach i naszych pięknych, zabytkowych ulicach.